Cześć Wam. Pomyślałem, że nagramy taki drobny update roślin. Mamy też roślinkę do pocięcia, dwie czy jedną do posadzenia, zobaczymy jeszcze. I pokażę, co tam jeszcze jest na parapetach. Zaczniemy ogólnie od tego regału. I jeszcze informacje dla zainteresowanych. Od jakiegoś czasu założyłem konto Tipli, na którym można mnie wesprzeć jednorazowo. Więc jakby ktoś był zainteresowany, to zapraszam do wsparcia kanału. No i co? Może zabieramy się już w sensie do konkretnych rzeczy. Pokażę Wam na razie regał. Regał wygląda na tą chwilę tak. Tam na dole są zwierzątka, jak mówiłem. I powolutku będziemy ten regał zapełniać roślinkami, w sensie. Marzy mi się, żeby z tego regału się tak właśnie wylewały te rośliny. No też ten regał nie jest idealny, bo jest taki plastikowy. Jeden z tych tańszych, ale to na razie na ten czas. Dobra, to zacznijmy może od już konkretów. Jeżeli chodzi o filodendrona Scandensa Lemon Lime, w końcu zaczął wypuszczać listki. Już wypuścił swojego pierwszego, bo tu go niedawno przesadzałem. I zobaczymy, jak będzie mu się tutaj żyć. Bo bez pnączy na regale to tak jakoś tak, nie wiem, nie podoba mi się mieć same krzaczki typu sama maranta, bo zanim ona zacznie zwisać, to trochę czasu minie. Dobra, już jakiś czas temu pociąłem maranty, monstery, małpkę na ileś, na milion kawałków i coś Wam pokażę. Ja tutaj zrobiłem gumką, przymocowałem do patyczka, żeby one mi nie utonęły po prostu. I one się po prostu już tak wszystko tutaj poplątało, że gumkę będę musiał przeciąć, a tą marantę będę musiał przesadzić. Monsterę małpkę raczej też. Marantę przesadzimy do plastikowego kubeczka, bo ona będzie tutaj gdzieś tak z tyłu i będę tam sobie dosadzać w razie czego. A monsterę małpkę, bo jeszcze tutaj mam, pokażę Wam zaraz. Kubeczek z sadzonkami ukorzenionymi przesadzimy do doniczki. Tutaj mam filodendrona squamiferum, filodendrona micansa, to już ma takie fajne, duże listki. Tutaj się, powiem Wam, za dużo nie dzieje. Filodendron squamiferum wypuszcza powoli te korzonki. Ten tak w miarę, bo miał jeszcze korzenie powietrzne. Tutaj pociąłem pędy, po prostu jeden węzeł jest, to trochę tej... I tak sobie szybko poradził, jak na ten krótki czas. Tutaj maranta noid, tutaj sobie bardzo dobrze radzi. Na ten czas. Tutaj też mam sadzonki, tutaj jest małpka, nie wiem czy też ją wyciągniemy i posadzimy z tamtymi, bo już trochę tych sadzonek mam, powiem Wam. Tego jeszcze nie przesadzam, to jeszcze troszkę musi niestety poczekać. Ta sadzonka maranty lemon lime jest tak w miarę ukorzeniona. Ten liść w ogóle super wyszedł, jak na tą marantę. Chyba najlepiej. I tak ładnie połyskuje na granatowy kolor. W kamerze to jest tak bardziej wyraziste. Bardzo mi się podoba ta maranta, zwłaszcza przez ten kontrast kolorystyczny. Tutaj kolejne mikansiki. Alokazja już pożarła swojego pierwszego liścia. Na niej jeszcze zauważyłem, były takie wciornastek czy przędziorek. Nie mi się zawsze myli to. Nie wiem, który to jest. Pajęczynka była drobna, bo zauważyłem, że takie dziwne kropeczki zaczęły się pojawiać. Tutaj gdzieniegdzie. Nie wiem, czy to będzie widać. No i tak patrzę do tyłu, jest taka drobna, puchata pajęczynka. Znaczy to nie jest pajęczyna jak u normalnego pająka, tylko jakbyście wzięli wacik i tak naprawdę na bardzo drobne takie elementy, jakbyście go podarli. Jeszcze nic nie wypuszcza, a się nie mogę doczekać, kiedy zacznie wypuszczać nowe listki. Dobra. Tutaj kolejna jest monsterka. Kupiłem ją pod nazwą Monstera Archipelago Variegata. No i tak.
Najnowszy liść wygląda tak, zupełnie zielony. Te stare, białe liście, ona już zaczyna przysychać. Maranta fascina, Leucariana fascinator tricolor, chyba tak to powiedziałem dobrze. Też uwielbiam ją przez te liście. Kontrastowe kolory, super. No jedne wyglądają tak, jedne wyglądają tak. A tutaj Philodendron Gloriosum z ostatniego unboxingu. Tutaj, gdy wychodził ten listek, na szczęście nic się tutaj nie uszkodziło. Jest jeszcze mięciutki, ale już się nie mogę doczekać, aż wyrosną mu te wielkie listki, naprawdę. I tutaj była taka jakby boczna sadzonka. Jakby ten filodendron jedzie na dwa stożki wzrostu. Tutaj wypuszcza kolejny. Tutaj mam jedną cebulkę, bulwkę, ale okazji Yucatan Pink, Yucatan Princess, no tej, który mam tutaj na regale. Tutaj jest bulwka. Ona ma taki dziwny kolor, ale jest całkowicie żywa w środku, bo sprawdzałem. No i tak, rośliny mięsożerne, słuchajcie, ja nie wiem, co ja mam o niej myśleć. Jak miałem rosiczkę wcześniej, rosła mi bez problemu. A ta to cała obsycha totalnie. Nowe listki wychodzą takie dziwne, zniekształcone, zupełnie nie wiem, o co jej chodzi. No i powiem wam, że tak samo mam z muchołówką. A trzecia roślina, z którą kupiłem, w sensie ten dzbanecznik, no to rośnie zupełnie bezproblemowo i pięknie mi dzbankuje. Wytwarza coraz większe, ładne dzbanki. A te... To jest niby najprostsze, co może być, a wygląda tak. Jak uschnięta trawa obgryziona. Dobra, jeszcze wam nie pokazałem samej góry regała, myśmy poszli już na sam dół. Tak, z ostatniego unboxingu Anthurium crystallinum. Jedynie co, tu się bałem, że go przesuszę, bo mam tendencję do tego. No ale tutaj mam fajnie wilgotne podłoże, troszeczkę mchu, chipsów kokosowych. I tak patrzę, tutaj wyrasta w końcu ten pierwszy korzonek. Dlatego też wolę plastikowe doniczki, bo widzę, czy podłoże jest suche, czy jest mokre. Wilgotne w sensie, no już jak jest mokre, to jest najgorzej. Lekko przelałem syngonią Wenlandii. No i tutaj normalnie rośnie. Bardzo mi się podobają te jego listki, te unerwienie. I tu już wyszedł taki konkretny kształt. Te uszka takie. Tutaj pokazują mi się u niego, tutaj wychodzą mi u niego żółte plamki. Nie wiem, czym to jest spowodowane. No chyba tym, że za dużo po prostu wody mu nalałem. Tu jeszcze gdzieniegdzie. I jeszcze ten liść jest taki lekko poszkodowany, w sensie pożółknięty. No ale to są stare liście, to jest stary liść i to jest stary liść. To już wyrosło u mnie, te dwa listki i ten trzeci tutaj. I tutaj słuchajcie, moja Brassia maculata, mój największy chyba storczyk. Być muszę się dziwnie wygiąć, żeby wam ją pokazać, bo jest naprawdę wielka. No i tak, ona mi troszeczkę zaczęła chorować, bo ją przelałem, jej przegniły korzenie. No niestety, ale to jest najgorsze. I znaczy w sensie najlepsze zarazem, że ona zaczyna kwitnąć. Pierwszy raz będzie u mnie kwitła. Zobaczymy, jak będzie pachnieć. To jest storczyk botaniczny. To nie jest żadna hybryda, ani nic. Właśnie jestem ciekaw, jak będą wyglądać te kwiaty i jak będą pachnieć. Tylko właśnie najgorsze jest... No i właśnie, co złego jest w tym, że ona kwitnie? No to, że ją przelałem i to... Albo długo nie pożyją te kwiatki, albo mogą za niedługo odpaść. Pogniły jej wszystkie korzonki. Na szczęście tutaj wykształca nowe i powinna się nimi potem normalnie wrosnąć. Bo coś tam zaczyna wytwarzać, no ale zobaczymy, jeszcze nie jest najgorzej. Torczyków. Jeszcze dalej kwitnie mi Phalaenopsis Sweet Memory Liodoro.
i on przepięknie pachnie cytrynowym ciastkiem. Tu jeszcze jest pęd kwiatowy nowy. Tutaj jest moja kolejna przelana brasia. Tym razem to jest jakaś hybryda. Tylko, że ona już się tam zaczyna odbudowywać, jeżeli chodzi o system korzeniowy. Tu jest nowa pseudobulwa, wyrasta. I tam gdzieś jeszcze z tyłu. Tu są moje pocięte sadzonki tej trzykrotki purpurowej. Jeszcze nie wykształciły korzonków, ale tu już zaczyna coś odbijać zielonego z góry. No i to. I mi się tak strasznie podoba te przejście zielonego właśnie w ten fiolet. Dobra, słońce zaczyna wschodzić. Jeżeli chodzi o dzbanecznika, to on mi rośnie totalnie bez zarzutu. Tutaj wypuszcza coraz to ładniejsze dzbanki. I się też ładnie wybarwia, jeżeli chodzi o liście. Pod światło to jest takie lekko właśnie karmelowo-pomarańczowy. No teraz zeszło w słońce, to wam za bardzo nie pokażę. Aha, jeżeli chodzi o tego storczyka, normalnie możecie go też zakupić przez internet. Bardzo wam go polecam. Muszę też nagrać o nim filmik właśnie, myślę. Bo jest super prosty w uprawie. Jest hybrydą z trzech rodziców. I pięknie pachnie cytrynowym ciasteczkiem. Kosztuje gdzieś tak w okolicach 50 zł. A tak typowo jak zwykły storczyk właśnie nie wygląda. Ale jego minus też jest taki, że on jest właśnie bardzo duży. I co można zauważyć, że z tym, jak mówiłem, to jest hybryda z trzech rodziców, a nie z nie wiadomo ilu, to nie rośnie prosto jak normalny tam Phalaenopsis z Biedronki, czy z takiego po prostu z marketu, tylko on się zaczyna pokładać na boki. Tak samo jak tutaj moja Schilleriana, która też jest botanicznym storczykiem. I ona rośnie na bok. Dobra, tu jest ta trzykrotka. Specjalnie, żeby jej jeszcze nie przelać, dałem do takiej, do glinianej doniczki. I słuchajcie, tu już zaczyna coś odbijać. Nie no, słuchajcie, ten aparat jest dzisiaj okropny. W ogóle mnie nie słucha. Tu jest jeszcze ten sabotek bez zmian. I tutaj mój Philodendron squamiferum, którego cieliśmy gdzieś tam na filmie, zaczyna mi w końcu odbijać. I to jest ten pierwszy listek. Jeżeli chodzi o muchołówkę, to jest właśnie podobnie to, co z rosiczką, tylko że rosiczka jeszcze tam próbuje mniej więcej coś z siebie wydobyć, a tu słuchajcie, to wygląda tak. Przyznaję się, że parę razy ją przesuszyłem, ale totalnie nie wiem, o co jej chodzi. Ona tak cały czas wygląda. No i słuchajcie, to jest moja Pink Princess z Biedronki. Coś tam wypuszcza te właśnie różowe listki, ale tak powiem wam, nie całkiem. Znaczy, nie całkiem tak jak ja bym chciał. Tu coś wypuściła, okej. Ona się bardziej stara właśnie od spodu liści. No i o co mi z nią chodzi? Myślałem, żeby ją pociąć. Znaczy raz, żeby zrobić sadzonkę. I po Pink Princess będziemy przesadzać. Znaczy sadzić, nie przesadzać. No i tak, jeżeli chodzi o nią, to myślałem, żeby to zrobić na przykład tu. Go. Widzicie? Tu jest miękkie jeszcze. Tu bym się właśnie bał to zamoczyć. To potniemy ją gdzieś tu.
No powiem wam, że szybko poszło. Jakaś specjalnie oporna nie była. No i co? Jest ładna sadzonka. Ten liść jest jeszcze miękki, no ale... Powiem wam szczerze, nie chciało mi się czekać. No i to sobie wsadzę do wody i zobaczymy. Poza tym jeszcze brat ode mnie chciał sadzonkę Pink Princess, więc teraz będę miał się czym podzielić. Jeżeli chodzi o Monsterę, to miałem akurat problem, żeby ją... z podlewaniem jej miałem problem. Za bardzo ją przesuszałem. No i potem właśnie, jak ona już wyrosła z doniczki, to nie przesadzałem jej na czas. No i potem jeszcze bardziej przesychała, no nie? Dobra, myślę, że tyle podłoża będzie w porządku. 1/3 doniczki. I słuchajcie, jeszcze tą jedną monsterkę trzeba wyciągnąć. Z tego kubeczka. Tu, bo tu jest gumka recepturka. Ja je przyczepiłem do takiego patyczka, żeby one się nie potopiły i nie zgniły, te dwie sadzonki. No i... Trzeba rozciąć gumkę po prostu. Nie będę się bawić w jakieś dziwne rozplątywanie, bo po prostu już zniszczę te rośliny na amen. No. I tą monsterkę posadzimy razem tutaj. A marantkę do kubeczka. Marantanoid. Znowu ta gumka się wokół niej najbardziej zaplątała. O. Dobra, ją odkładam gdzieś tutaj na bok. Słuchajcie. Tam gdzieś. Tak nimi rzucam. Wiem, że nic im się nie stanie. Dobra. Na razie tak sobie poprzymierzam. No i patrzcie, jaki fajny, gęsty krzaczek wyszedł. Dobra, mniej więcej będą tak posadzone. Wiecie co, mogę sobie wziąć jakąś, nie wiem, chyba łyżkę, łopatkę, byłoby lepiej, wygodniej, o. To co mi się tutaj nasypia, to ja potem tutaj wrzucam do mojego kubełka z podłożem, żeby było znowu, jakbym potrzebował coś przesadzić, czy posadzić. Wiadomo, tam jeszcze miałem trochę sadzonek. Też spróbuję ich nie sadzić właśnie za głęboko. I nie połamać tych stożków, co tam były. Dobra. Monstera już jest posadzona. Tak się... Potem się jeszcze zastanowię, czy ona pójdzie na regał, czy gdzieś tutaj. Na parapet. Nie wiem, to jeszcze później. Kubeczek po pomidorkach. Tu mam zrobione takie dziurki na szybko. Jeżeli chodzi o maranty, chcę ich sobie troszkę pozbierać. Bardzo je lubię. Poluję szczególnie na marantę Black, tylko że ona jest przynajmniej na razie w zawrotnej cenie. Nie powiem wam konkretnie jakiej, ale na pewno od 100 wzwyż, czy dwóch. Tu ma takie ładne korzonki. No i tu jest na tyle fajnie i dużo miejsca, słuchajcie, że jakby sobie utnę jakąś sadzonkę od maranty, no to ja już nie wsadzę sobie do wody, tylko wsadzę od razu tutaj, bo to tak, myślę, z oszczędności miejsca
No i myślę, że to nie będzie takie konieczne. Nie wiem, jeżeli chodzi o maranty, to one bardzo fajnie mi rosną. Nie wiem, za niedługo jeszcze będę musiał sobie zrobić jakieś zamówienie odnośnie ich. Na przykład maranta karczowana variegata, ta light veins, czy jak to tam się mówiło. Zobaczymy, co tam jeszcze będzie. Przynajmniej ta, o, ta silver. Silver jeszcze muszę sobie zamówić. No i co? Roślinki już posadzone. Zapomniałem jeszcze. Roślinki już posadzone. Tu jeszcze wystarczyło posprzątać. Ale to już poza kadrem. To jest najmniej ulubiona moja część nagrywania. No ale wiadomo. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Proszę posadźcie łapki w górę i do zobaczenia w następnych materiałach. Dzięki!